Słuchajcie Państwo, ja chciałem tutaj dopowiedzieć, bo czas przyszedłby nie tylko na podsumowanie, ale jedną rzecz zgubiliśmy po drodze. To, co z Panią Anią robimy, tak zwane jasnowidzenie w hipnozie. To jest coś, co w tych stanach odmiennej świadomości jest istotne. Zależy, kto podłączy się pod jakie medium. I zawsze medium powinno być o wyższych wibracjach, nie tylko etycznych, moralnych, prawych, żeby mogło wejść na wyższy poziom, jakby powiedzieć, pola energoinformacyjnego. I możemy rozmawiać z osobami zmarłymi, możemy wykonywać seanse, jak tu u Pani Ani robiliśmy, seanse związane z reinkarnacją. Na przykład osoba, która trudniej wchodzi w stan hipnozy, ja ją wprowadzam powoli w ten stan, ale ona mówi, ja jeszcze nie jestem w hipnozie, to dobrze. Pani Ania siada z boku, bierze jego rękę tak, żeby tutaj, bo tu jest centrum energetyczne człowieka i tu musi położyć rękę, żeby odbierać informacje. Zauważcie, skąd był przyjęty gest podania sobie ręki? Skąd był przyjęty? Oczywiście powiedzmy rycerski gest. Podaje jednym drugiemu rękę dla pojednania. Podajmy sobie rękę, jak to mówię, przekażmy sobie znak pokoju. Zobaczcie teraz, jej centrum łączy się z moim. Mózg rozpoznaje człowieka drugiego, na ile on jest etyczny, moralny i prawy. I czuję w mózgu pierwsze przez podanie rękę, kiedy zawsze podajcie rękę, drugiemu sobie, nawet wrogowi podać rękę i mózg was powie wam, kim jest ten człowiek. Tu informacje odbiera, tu przekazuje informacje. Ja podaję rękę, ona mnie rozpoznaje i ja ją rozpoznaję. Nie ja, jako ja, świadomość, tylko podświadomie. Już jest tu podanie ręki. Kiedyś przyjeżdżał do mnie Mikołaj z Ukrainy, no to było 10-15 lat temu, przychodzi dobry dzień i podaje mi rękę, dobry dzień. Żona stoi z boku, o tak jak tutaj, no on siada, dobry dzień i do mnie się zwraca. Ja mówię, a czemu żonie nie podałeś mojej ręki? Na szczo? A jemu jak na szczo? Czyli po co? Ja mówię, no ale przecież ona też istotą jest, to jest moja żona. A on mówi, no i szczo? A u nas babom nie daje się ręki. Babom nie daje się ręki. Panie muszę dałeś rękę do tego pocałunku. Ale to jest to, że pocałunek to jest inne. Gęsze królewne są kobiety, co wiem w ręce. Ale tu jest podanie ręki pod rozpoznanie. I teraz ja powiem, jeżeli mężczyzna broni się podać rękę kobiety, to boi się ujawnić swoją osobowość. Kobieta ma większą intuicję i telepatię jak mężczyzna. No muszę to panowie powiedzieć. Dobrze. Kobiety mają więcej. I on się boi podświadomie rozpoznania tego, żeby ona nie poznała się, kim on jest. Bo na przykład podajemy rękę sobie, na przykład Mikołaj podaje rękę, no powiedzmy, kobiecie. I teraz potem ona mówi do mnie, o, uważaj na tego człowieka. A ja mówię, co, on fajny chłop jest. Nie, uważaj na niego. Dziecko w domu, kiedy przychodzi i mężczyzna nie podaje rękę dziecku, bo dziecko rozpoznaje jeszcze bardziej intuicyjnie jak kobieta i mówi, ten wujek jest niedobry, ja go tu nie chcę, a mama mówi, o jak to, przecież ten wujek wspaniały, on pomaga mi, przychodzi nieraz, jak twojego taty nie ma, prawdopodobnie obecny, a on mówi, niedobry jest, ja go nie chcę. Dopiero później, po nawet kilku latach, ta matka powie, dziecko, a skąd ty wiedziałeś, że ten wujek taki fałszywy jest? Nie wiem, wiedziałem, że tego wujka nie lubię. I zauważcie dzieci, jak powiem, że czegoś nie lubią, nie mówcie, nie zaprzeczajcie to. Ona ma większą intuicję jak wy, bo jeszcze nie jest skażony tym światem zewnętrznym, kłamstwem, oszustwem i tym wszystkim, czego my w szkole też się uczymy, kombinowania. Dzieci, pies, tu był Sofik, taki mieliśmy fajnego pieska i on tu sobie przychodził, siedział tam i człowiek, najbardziej było to problem, kiedy przychodził alkoholik. On go rozpoznawał, a to komu? Każdego alkoholika. Już ja tam słyszałem, a ja nawet czułem na odległość alkohol, bo też takie rzeczy, jak ktoś przychodzi, bo to już, no, no moja praca tak mnie już spaczyła, ale pies też to samo.
rozpoznaje człowieka, który ma negatywną energię, wibrację, że ten człowiek nie da... I on będzie go atakował. Ja musiałem wyjść i go wyprowadzić, go zamknąć drzwi, żeby on tu nie atakował tego człowieka. Następna sprawa, kotek. Tu jest stół, stoi i kotki przychodzą. Jeżeli jest człowiek o wibracjach negatywnych, kot ucieka do góry, bo boli się kurze. A jak jest człowiek, on przychodzi do niego, kładzie się na stół i ten jego głaszcze. I on chce tego właśnie, tego chce pomóc temu dobremu człowiekowi. Tam jest bardzo ważne koty, bo tu pani mówi o kotkach, mamy też, mamy cztery kotki. Czy mógłbym poprosić panią, podeszłaby pani tam i skończmy oko. Widzi pani te, o tych kotkach coś? Co dają kotki na przykład? Proszę po kolei. Zwierzęta jak dzieci. Właściciele kotów żyją średnio o 5 lat dłużej. Głośniej, jak można. U właścicieli kotów ryzyko zawału jest niższe o 30%. Posiadanie kota zwiększa odporność. Koty pomagają w walce z depresją i samotnością. Mruczenie kota obniża ciśnienie krwi i zwalcza stres. Łaskanie kota powoduje wzrost poziomu oksytocyny, hormonu szczęścia. Kot mrucząc wyrównuje naszą wibrację. A tam co, proszę, o moim kotku, co tam pisze? Zaburzoną. Tu mieszka najbardziej rozwieszczony kot syjamski na świecie. Dziękuję. Tak, u mnie są kotki, cztery kotki, one tu przychodzą. I nie przychodzą do ludzi, którzy mają odwrotną polaryzację, bo wtedy one nie mają relacji z tym. Tak samo psy i koty. Oczywiście, że kotki mają plusy, ściągają z człowieka, czyli te ładunki dodatnie, a psy są na polaryzacji człowieka, czyli na tym minusie. Są, bo my jak mamy za dużo ładunków dodatnich, to jesteśmy przeładowani. Przestymulowani. Tak, i trzeba pójść na łąkę, gdzieś pobiegać, żeby natura ściągnęła, albo kotka głaska, to wtedy ściągniemy, albo pieska również. Głaskanie powoduje to, że te... No tyle chciałem powiedzieć tutaj o takich gestach prostych. Podajecie rękę i nie wiecie dlaczego. Dlatego, że nasza podświadomość... Czy ktoś to wymyślił? Nie, natura to wymyśliła. My zgodnie z naturą, bo ktoś by powiedział, że tak chciało się i tak tego. Dlaczego mężczyźni nie chcą kobietom podawać rękę? Już macie odpowiedź tego. Jak mężczyzna nie chce podać ręki, nie chce się otworzyć. Jeżeli ja jestem otwarty, spontaniczny, proszę bardzo, jestem otwarty. Jestem zamknięty, to jestem zamknięty w sobie. Jak do was, wy macie pracowników, jak przyjdzie do was pracownik, chce pracę i tak usiądnie przed wami, to znaczy nie powiedz mu, przyjdź jutro, jak będziesz się czuł dobrze i skończyć to. Ale ja nie mogę tego, jak przychodzi do mnie pacjent i tak siada w ten sposób, to jego proszę, niech pan się rozluźni. I znowu. On nie chce się otworzyć, jest nieufny, zamknięty w stosunku do was podwójnie. Tu od dołu i tu od góry. I umysł trzeci zamknięty. I wtedy możecie, co chcecie robić, to się do tego. Wtedy tylko może i wysłać do lekarza, żeby on poszedł i mu receptę wypisał, bo on nie będzie z nim rozmawiał, bo lekarz ma tylko 5 minut, to co tam 5 minut, może jego przyda. Ale my, jako hipnoterapeuci, musimy człowieka odtworzyć, odblokować, jego rozluźnić. Nawet te magnesy daje do rozładowania napięcia i magnesy zmieniają polaryzację. Chodzi tu o te seksualne sprawy, gdzie mówimy, zawsze było mówione, nie wiem jak ty uważasz, że problem orientacji seksualnej tkwi tutaj. Zmieniona biegunowość jest. On dostał polaryzacji kobiecej. On jest kobietą. A więc jak będziesz z kobietą, to będą dwie kobiety, prawda? O podobnej polaryzacji. Stąd bardzo ważne jest w tego typu sprawa zmiana orientacji seksualnej. Jest mężczyzna kobietą, a kobieta jest mężczyzną. Zmienimy, będziemy długo. Pracuje się nad zmianą polaryzacji, bo można pracować tutaj wahadełkiem, można pracować zmieniając. Tu magnesy biorą. Magnesy mają bardzo dobre. One udostrajają biegunowość nasze. Jeżeli my, widzicie państwo portrety te małżeńskie od dawien dawna ustawiano,
że mężczyzna jest od strony serca kobiety. Tak siedzi na portrecie. Jest tak, czy jest? Czyli podajemy sobie rękę i czujemy przepływ energii wtedy wokół siebie. Kiedy dochodzi do aktu seksualnego, to tworzy się taki lej, taka egregor to nazwano, seksualny, gdzie jest. A jak nie ma polaryzacji odpowiedniej, to będzie uciekało wszystko i dochodzi do tego. No tyle chciałem powiedzieć, bo to też istotne sprawy, jak istotne sprawy tych tych lamp solnych, dzwoneczków, które mam, nawet tych aniołków. No może niektórzy się śmieją, że Kaczorowski tam te aniołki zbiera. No każdy zbiera co innego, ale dla mnie aniołki tworzą świat duchowy. Ja bym stawił tu diabełki, to byście wiedzieli, gdzie nie przychodzicie. Dlatego te aniołki są symboliką duchową. Są wniosłość w każdym tutaj jakimś miejscu. Jest ten aniołki i wszędzie dzwoneczki. Dzwoneczki mają wypalać negatywną energię, tak jak dzwony w kościołach mają się do tego. Żeby wam powiedziało, bo nie będziemy demonstrować jasnowidzenia, bo moglibyśmy powiedzieć, pani Genia, tak? Genia siada, Ania siada obok, bierze za rękę i mówi pani, cały życiorys pani mówi, podłącza się pod pani. Kiedy nie powie, jak pani myśli, kiedy pani się zamknie. A jak pani chce, to możemy tutaj odczytać całe życiorys pani i powie, pani będzie zdziwiona. Skąd ona to wie? Bo pani podświadomość mówi jej. I ona czyta w pani podświadomości. Na tym polega jasnowidzenie. Robiliśmy reinkarnację z panią Anią. Robiliśmy nawet powroty do tak zwanych 200 lat wcześniej, do czasów Tartarii, gdzie ta reinkarnacja Tartarii była zadziwiająca. Na przykład jak ja robiłem wcześniej, 10-20 lat temu reinkarnacji i ktoś mi opisywał, że w 1800 roku miał wypadek samochodowy, w 1700 roku, to ja to kasowałem. Mówię, kurde, bzdury. Chyba z wielbłąda spadł, albo z konia spadł. Jaki wypadek, jaki samochód. A dzisiaj po tylu latach mówię, przecież to istniała cywilizacja rozwinięta w tym czasie i samochody normalne lepsze były jak teraz, w tamtych czasach. I ten świat był taki właśnie, i komputery i tak dalej, to co skończyła się cywilizacja z tego powodu, że no, wybuchu tych zbrojeń, które zbierali jedni na drugich, tak się skończyła. I to było dla mnie, a teraz ja, jak mi Ania opisuje Paryż i widzi siebie w Paryżu, samochody jeżdżą 200 lat temu, to ktoś wysłuchając to powie, bzdury. Jakie 200 lat temu były samochody? Jak to kobiety chodziły w sukienkach? One w workach miały chodzić, takich jak ci, powiedzmy, jaskiniowcy chodzili w tym, a ja już to wierzę. I my robiliśmy ostatnie wcielenie pani Ani, które jest w internecie na temat właśnie wizji ukraińskiej, gdzie opisywała siebie, że jest Chocułką, czyli są to Podkarpacie, jakie to były, Choculczyzna chyba. Tak, Choculczyzna. Choculczyzna, gdzie opisała siebie, to się nazywali ci, ta grupa Ukraińców, Ryzuni. Wiecie, dlaczego Ryzuni nazywali się? Bo oni rezali ludzi, Polaków, taką piłą ostrą. Stawiali na ten i rezali. Ryzuni nazywali się, bo scyzorykami wycinali piersi albo nocy. Takie były, pointerujcie się. I to na wszystko opisywało, jak ci Ryzuni potrafili mordować Polaków. No a to pozostało w naszej podświadomości. Tego nie da się wymazać. Nie da się, bo to jest w kronikce Akaszy na wyższym poziomie. Na pierwszym poziomie i środkowym można jeszcze wymazywać, kłamać. Ale na wyższym poziomie już nie da się kłamać. Tam jest absolutna prawda. I w czasie hipnozy wchodzimy na poszczególny poziom, z którego chcemy informacje dostać. Wchodzimy w to archiwum, które jest czyste. Jak KGB-owcy mieli to archiwum, jedno dla ludzi, dla pospólstwa, mieli drugie i mieli trzecie, gdzie mieli zamknięty na Kremlu, tak?
i tam nie ma nikt dostępu, albo wywieźli. I tam jest absolutna prawda. Ale jak chcecie, to chcecie, dostaniecie informacje o człowieku z tego niższego poziomu kłamstwa. Na przykład. A ta prawda, która jest absolutna, to jest niedostępna dla ludzi. Jak, Aniu, teraz mówić to o tym, bo chciałem tym podsumować, zaraz oddaję głos tu, wygląda sprawa jasnowidzenia. Jesteście zainteresowani jasnowidzeniem? Tak. Jak wygląda? Wprowadzamy w trans. Czy może osoba sama w transie bez prowadzącego widzieć? Może, ale to nie będzie na tyle prawdziwe, gdzie prowadzący będzie zadawał pytania. Bo osoba w trakcie transu nie weryfikuje, nie interpretuje, nie myśli, tylko przeskuje obraz, jaki widzi. Kiedy ona sama by wprowadzała się w trans, to musi zostawić część świadomości, która będzie analizowała, interpretowała i wtedy to jest pół na pół. To jest takie utrudnione, bo wtedy nie ma wyraźnego obrazu. A jak jest człowiek niezależny, który będzie dał pytania spekulacyjne, które będą tutaj kwestionowały, to jest to bardziej prawdopodobne. I taka osoba mówi, zadajesz pytanie, czy ty tak widzę, tak słyszę, tak wiem. A co myślisz? Nie da rady, nic nie myślisz wtedy, bo nie ma myślenia, bo myślenie jest tylko na poziomie świadomego umysłu, a nie podświadomości. To jest coś takiego, jakby się otwierał, tak jak w starym kinie, prawda, klatka po klatce, to wtedy otwiera się jakby klisza filmowa i przechodzą obrazy. Ja te obrazy szczytuję. Na zadane pytanie ja wtedy albo widzę w tym obrazie, albo nie widzę. I wtedy mówię to, co widzę w tym, na tej przestrzeni. Czasami obrazy są bardzo wyraźne, jeżeli to są pytania dotyczące emocji na przykład, albo dotyczące przekazu takiego, żeby opisać, tak? No to wtedy opisuję, jak to wygląda. Czasami, jeżeli jest coś trudnego do zobaczenia na przykład, to czasami się albo obraz zaczyna zamazywać, jeżeli coś jest bardzo niebezpiecznego, albo przestrzeń się nie chce otworzyć, pokazać, bo trzeba wiedzieć, że w tej przestrzeni nie wszystko nam się tu i teraz potrafi otworzyć, albo chce otworzyć, bo na przykład nie chce nam tego przestrzeń przekazać. To wtedy jest jakiś obraz, tylko jest zamazany. Najczęściej na przykład jasnowidzenie można zobaczyć najwyraźniej maksymalnie do 5 lat, jeżeli coś chcemy w przyszłości sobie zobaczyć. 7 to tak już będzie, zaczyna się robić coś takiego jakby... Przyszłość mają przewidzieć 3 lata do 5 góra. Natomiast jeżeli chodzi o przeszłość, to można bardzo, bardzo, ale to bardzo daleko sięgać, dlatego że to jest dosyć dobrze zapisane. Bardzo dobrze w eterze ja wejdę w słowo. Wasza przyszłość już jest zapisana na bazie teraźniejszości. To, co będzie w przyszłości, wy nie będziecie na górze tworzyć. Wy możecie się z tym zgodzić lub nie. Wasz plan życia już zapisany w obecnym życiu. Jeżeli mężczyzna żonaty jest z kobietą kochanką i chce, pragnie być z nią, ale nie może rozwieść się z żoną, to jest pewne, w następnym wcieleniu będzie już z nią. W tym życiu nie będzie, bo nie ma przeszkody. Są różne i prawne, i rodzinne. No, ale istnieje to niebezpieczeństwo, że ta kobieta może być mężczyzną. I dlatego... Może być dość tak. Tego życia kobiety. I dlatego przyszłość nie pokaże się wyraźnie, dlatego żebyśmy nie wiedzieli, co nas czeka, tak? Albo dokąd podążamy. Nie, przepraszam, nie do końca. Ja wejdę tu słowa. Nie wiedzieliśmy, bo to nie też jest, tylko żebyśmy, że nie możemy, bo nasza przyszłość zależy od jeszcze więcej, bo my w obecnym życiu budujemy tylko 50%, to co na górze, a 50% jest do wykonania, są na ziemi. I o to chodzi, żebyśmy... Wolę i rozum. No bo gdybyśmy już widzieli, jaką mamy przyszłość, to siedzielibyśmy, to byśmy nic nie robili. Nie, no tak nie robiliśmy, ale to jest niemożliwe przewidzieć przyszłość. Niemożliwe, to jest jedna z wersji. Możemy tylko i wyłącznie zobaczyć
Zarysy jak tego. Może być? Nie, zarysy. Jak może być? Także tutaj co do jasnowidzenia warto porozmawiać i robić nawet seanse przy jasnowidzeniu. Tego możemy się nauczyć. No, niektórzy przypisują sobie zdolności jasnowidzenia, tylko ja nas pytam, na jakim poziomie oni są. Tak jak są kursy kroniki akaszy czytania, ale jakim poziomie, z tego z gruntu, średniego poziomu czy wyższego? Do wyższego nie mamy dostępu, bo to jest plan boski już. Średni, wyższych jest wibracji, ale dolny to jest dla wróżek, dla jasnowidzów, którzy ciemnowidzów bardziej bym powiedział, bo no cóż można na dole widzieć? Tu jest ciemność przy ziemi, tu nic nie widzimy, tu widzimy tylko kontury naszego życia, jak będzie. No tyle chcieliśmy powiedzieć na temat jasnowidzenia. Medium. Czy może być każdy? Oczywiście, ja bym powiedział w szkole podstawowej, czy każdy może zarecytować Pana Tadeusza. Poprośmy z pierwszej klasy, drugiej, trzeciej, czwartej, może piątej, szóstej. On będzie to mógł zrobić. Tak samo i stany świadomości. Nie, na niższych poziomach świadomości nie mamy jeszcze tych możliwości. Bo te możliwości tworzą się w każdym klasie, w każdej inkarnacji. Lepsze, lepsze, lepsze. Wyżej, wyżej i wyżej. Później będziemy z góry patrzeć i dziwić się, jak ty tego nie rozumiesz. Jak moja mama mówi, Andrzej, pomóż Piotrowi tam rozwiązać lekcję z matematyki. No on jest na przykład w drugiej klasie, a ja byłem w piątej, bo trzy lata starszy. No i siadam do niego, no mówisz, no pokaż. No co ty tego nie rozumiesz? Czy tu dwa razy, dwa, tu daj. On pisze to, co ja mówię. No i widzisz, Gamoniu, czy to takie trudne? No tak, dla ciebie nie trudne, ale dla mnie trudne w tej drugiej klasie. A jak ja będę w piątej, szóstej klasie, to dla mnie też już nie będzie trudne. Także, proszę Państwa, tak to jest. Musimy przejść swoją klasę tutaj na ziemi i musimy powtarzać tą klasę wielokrotnie. Nawet do 7 razy możemy powtarzać. 7 razy 7 daje 49. No i tutaj możemy być na ziemi 49 wcieleń i jeszcze możemy pomnożyć razy 2 do 100 wcieleń, możemy się wcielać, a nas mądrzejemy. Także mamy przed sobą jeszcze czas. Jak ktoś by planował, że ja już nie chcę tu na ziemi być, że już nie chcę być na ziemi, nie wiem, spróbujcie. Powiedział, nie chcę. Będziecie mieli duże obciążenie. Jakbyście mamie powiedzieli, nie chcę się uczyć, to ciągnie konsekwencje. Ja tylko to jeszcze jest naszym planem boskim jest tutaj tak, poznawać tu życie i poznawać tu i inkarnować się. A inkarnując się wyżej i wyżej, będziemy musieli innym pomagać, ciągnąć ich do góry. To jest mój w małżeństwie. Jeżeli jest mąż na poziomie klasy drugiej, a żona na piątej poziomie, to ona będzie całe życie ciągnęła jego albo i się zmęczy, albo zejdzie na poziom drugi do niego i siągnie przy kielichu i będzie z nim piła. Ale on do góry nie pójdzie tak łatwo. Musi być człowiek, który chce, zdolny jest. Może ją ściągnąć do czwartej klasy i podejść do czwartej klasy. Ale jak będzie chciał go ściągnąć niżej, może też ją ściągnąć niżej, jak podałem tu, bo odwrotnie z kobietami jest, że ściągają jedno drugie. Ale zazwyczaj dzieje się w życiu, że wypośrodkuje się. Ona z piątej, szóstej klasy wejdzie do czwartej, on podniesie od tego stop, więcej nie podniesie. Ona może zejść. Ale pytanie jest, po co poświęcenie się dla kogoś? Poświęcam się. Zostaje w tej samej klasie, no bo chcę być, z kolegą chodzi do tej samej klasy na przykład. Lubię kolegę, to zostań rok, dwa i będę z nim chodził do klasy. Tak. Ja tylko jedno dodam, że przy wchodzeniu w medium, przed takim zawsze seansem trzeba zrobić krótkie oczyszczenie energetyczne,
żeby nie dochodziło do zakłócenia energetycznego, żeby nie było jakichś tam takich szumów, które są, które mogą być przeszkodą w odczytywaniu tego, co się dzieje. Swoich emocji nie nakładać tak. Bo wtedy będziemy się... Bo to wtedy nie będzie odczyt tego, tylko będzie to było rozpoznane na zasadzie, a co twoim zdaniem? I powstaje interpretacja, a moim zdaniem to jest to. Już teraz mamy, możemy już oddać doktorowi głos poprzez ćwiczenia, bo ja zaraz chcę zrobić co powiedział pan Andrzej, wobec pocałunku ręki. Czym różnica między pewną sobie kobietą, może nawet manipulantką, a niepewną sobie kobietą. Niepewna kobieta, jak podaje rękę, proszę patrzeć. Wysoko. Gdyby wygodniej była kawalerowiem. Kobieta manipulantka, nisko, żeby on klaniał się. To nie tylko dla jego ambicji. Tu jest teoria Jamesa Lange. Płaczę nie dlatego, że mi smutno, a smutno z powodu, że płaczę, tak? I kiedy mężczyzna klania się, i w ten sam moment on jest lub podjął pantoflem, a jak to ta pozycja prowokuje niższość, uzależnienie od kobiety. A jak ona jest szlachetna kobietą, nie chce manipulować, ona już może wybrać drogę opiekuńczą do tego mężczyzny. On już. I ona wtedy, jak dobra kobieta, może nie manipulować pod pantoflem, a że być opiekuńcza kobieta. Stąd chcecie manipulować, niech kawaler klanie się, a jak jest też inne zdanie, wysoko, że mu było łagodne. Kiedy kobieta poniża głos, erotyzuje, to jest ona w dobrym stanie, to jest szamanka, szamanka, jak w jaskini ogniem i mieczem, mówi niskim głosem. I niestety Hoffman tego nie wykonał, trzeba mu dać było paradę, żeby ona niskim głosem mówiła. A mężczyzna, mężczyzna, kiedy mówi wysokim głosem, erotyzuje, jak Beatles, rewolucja. Beatles wysokim głosem, bo przed tym country, folk śpiewali niskim barytonem Рональд Рейган i różni Купер i inny barytonem. I nagle Beatles wysokim głosem, tak? Erotyzuje. Nawet byli, tenor w Moskwie był Ле Мешел i tenorzystki Ле Мешиски, kobiety zapadali. W szal kulturalnej kobiety i za kulisy, żeby oderwać od niego koszulkę i coś innego, co, bo szal był od wysokiego tenera. Tenor męski erotyzuje. Stąd wasz rozmówca, mężczyzna, może wysokim głosem, a później niskim głosem. Ale niski głos u mężczyzny to nie zawsze źle, przywódca. Ja pamiętam młody Borys Jelcyn, średni głos. А на Пужни, когда был президентом, прошу сядать, панове! То была манипуляция, как пшевуца, лидер. Так? Низкий голос у меньшинства, это Шаляпин. Низкий голос. А у Шаляпина был такой тимбр, что люстра мог развалить жаровку мог своим голосом. Вобед с эротизацией, когда меньшизна шпева виртуозовски и высоким голосом, то есть смутно видно. Школа орфиков, от чего пошла Орфеу шпевал легенда муви таким высоким голосом. Слухали его вахханки, менады, нимфы, и потом шпева западли трансэротичны и разорвали его на ковалки и зядли. Od eretycznego popędu, bo eretyczny popęd, co udowodnił swoją występie 16 roku, plum i eros może zapadać w szal i to doprowadzi nie do seksu zbiorowego wobec jednej osoby, a nawet do morderstwa, jako biegły sądowy mogą to potwierdzić. I dlatego szkoła orfików, zjadania ofiary na żywo, wysokim głosem. Pamiętacie, jest taki modernistyczny pisarz Julio Cortázar z Argentyny, żył w Paryżu. Jest opowiadanie, gorąco polecam, menady. No menady to jest wakhanki, nimfy, które rozerwali Orfea. Pewien kompozytor
z Europy przyjeżdża do Buenos Aires, do Argentyny, grać w piątą symfonię Beethovena. Wirtuozowski, kompozytor sam, rządzi orkiestrą i bardzo drogie bilety i cała arystokracja Buenos Aires, elita tam tylko, średniej klasy nie ma, bardzo bogaci ludzie, arystokratyczni ludzie i on tak wirtuozowski, wirtuozowski wykona piątą symfonię Beethovena, która musiał budzić szlachetne uczucia, to arcydzieło. I co opisuje Kortázar, ten złośliwy pisarz? Nagle koniec symfonii i cisza. Транс, гіпнотичної сали. Бо віртуозовське може проводжити до трансу гіпноди. Для того я часами колегов запрашую до опери. Не для того, щоб слухати оперу, а щоб обсервувати відзу. І там транс. І зовсім трансу. Але то ще не кінець. Шляхетні пані їх сурки. В трансі очі широко отварті, як у певних особ в гіпнозі. В гіпнозі, але очі не замкненті, як дітьми було мовлено так отварти. І вони іджен мільшонця до сцени, до музику, щонгайних до ями оркестрової і пужні устечком кривали усти. Розірвали їх і з'ядли. Стом п'ята симфонія, яка може будити шляхетне учуче, обуджила в тих шляхетних панях і паненках звіжа. То є зглос, то є моц глоса. Стом там мрочна така, з'ядання офярина сурова. Кид в інтернеті, в Рафені, в 10 шлях тому. Шукам хемпних, які дозволять себе з'їсти. І зналазли хентне, і з'ядув тен мордерса 5 особ. І пужній сон. Забіл он. Он не забіл їх, он з'ядив їх, живих. Був то примус, не було. Як і вирок. Зестав збродні був, не був. Ну, кринчили, кринчили, дали йому 5 шлях. Так? Для чого то, що он стало? До цей пори не утлумачено. Треба відчити історію. Я тільки чинчово то можу тлумачити. Бо був то регресін, кеди з'ядання офярина сурова живцем давала катарзис, бо катарзис може і тортури дати. Не тільки шляхетна музика і навіть п'ята симфонія Бетовена. І то є мрочна строна. І при обіженні гіпнози можна обужити шістко. Рекошетом проваджена, наприклад, пан Кочаровський, což комусь, а рекошетом відчувана ружні інні, очевидно, позитивні скутки. Але часами, якби пан Кочаровський проваджив наментно, то обуджив, є таке припущення, у певних, не у всіх особ, обуджив би což іннего. То є то, що не мовили, що не було у нас часу, акустика, гіпнозу. Вобіц, пісенок. Певен чоловік був вилічений від депресії високим голосом. Хто то був в депресії? Юзеф Пілсудський. Бо він студіював медицину в Харкові, а пізній дійчалим чоловіком, бо був, припрашуєм, комісажем, водичелем, з своїми коханками, панями, ходжив на шансони Олександра Вертинського в Харкові. На вулиці Сумській, я пам'ятам тен театр, не раз там билим. І співав там високим-високим голосом. А високий менський голос менше знеротизує, а може бути ще депресійний. І коли маршалок, яка об'явила маршалка в Бельведежі, була депресія, безсенна нос, маршалок не мог би на вишонку лятці жестих спати. Біла еміграція не була пущена до Польщі, але відомо для чого. До Чех вона була моя. І тільки вийомток був для Пілсудського. Маршалок дозволив. Були вистемпи гостинні, чинаще м'як польські. А в Бельведежі он грав для маршалка. Є одна пісенка, пожангнальна коляція, де он маніпулює голосом до гури і в дул. І певні старушки з ГУЛАГа, що троєм в сталіновських обозах міст студентові мовили, вони були на тим концерті в літах 50-х, і мовили мені, пані Олександре, зараз покажемо, як він гіпнотизував сало тієї пісенки. Та пісенка пожендальна коляція, і сало в гіпнозі.
A później leczył tą piosenkę Piłsudskiego. Chcecie, jak teraz będzie ilustracja? Chcecie lub nie? Pożegnalna kolacja. Bo są męskie uderzenia w języku francuskim, zawsze na ostatnią literę, w języku polskim na przedostatnią literę. Przedostatnia litera to co? To kobiece rymy. Stąd Polska jest pod patronatem Matki Boskiej. Prawosławie, męskość, Duch Święty, w Polsce Panna Maria. Bo kobiece rytmy, sam język polski prowokuje pewną erotyzację, bo uderzenia i kiedy człowiek śpiewa, pożegnalna kolacja, pożegnalna, przedostatnie uderzenie, po rosyjsku prościalny ужин, ужин kolacja. No tam para kochanków, gdzieś tam nad morzem lub na warsztatach, kto wie, a muszą już opuścić, do swoich rodzin wracać, ale u nich jeszcze ostatnia pożegnalna kolacja przed wyjazdem z Wrocławia, z nadmorza, tak? Tak? I jak on śpiewa wertyński, jak on manipuluje publikę, oni mi opowiadali. Ja teraz naturalnie po rosyjskim, później przetłumaczę. Kilka słów. I tam mówi o ciszy. Pamiętacie, że cisza u Hitlera się nazywała? I tam, kiedy skończył śpiewać wertyński, to sala była, staruszki mi mówili z gulaga. Гипнозе. Мы пригласили тишину на наш прощальный ужин. Запросили мы тишину на наше пожигнальное коллатье. Контраст есть, конец, стало в гипнозе. Так? А еще руки были у нее, как пьеро, пудра, тварь, как маска с той пудры, косметика была, и такие руки, и глаз, и был гипноза. Стоит я жить у пана Кочаровского, чтобы, когда он читал что-то интеллектуальное, таким голосом, своим аксамитным голосом, бо часами ма аксамитный голос, чтобы только бжмение его голосу гипнотизовало. Жить это пану Анжею на настенных вартатах. No zresztą kobiety albo słuchacze tych płyt, które kupują u doktora autohipnozę, czy wszystkie te medytacyjne płyty, to właśnie mówią, że doktor ma taką modulację głosu, która bardzo łatwo i bardzo fajnie wprowadza w trans. Tak, te nagrania są nawet 20 lat wcześniej, w 2002 roku. To synchronizacja punktów mózgowych, a te 2006-2008 rok, z każdym rokiem pojawiają się nowe tematy, nowe problemy i polecam tutaj, żeby słuchać te nagrania. Szczególnie imagoterapia jest taką właśnie nagraniem, gdzie łączymy się jednak z górą, z naszą jaźnią. Osoby słuchające imagoterapii często opisywały, że czuły jakby coś ich, będąc w pomieszczeniu swoim, gdzie była ciężka ta atmosfera, jak mówię, ta aura była ciężka, że jakby coś wychodzi z tego domu. Jakby coś się, musimy to wyłączyć, wychodzi z tego domu, następuje uwolnienie. Wibracje po prostu mogą, żeby te energie, które są tu w pokoju, w pomieszczeniach, opuściły to. Czyli otwiera się tak zwany kanał energetyczny, ten komin otwiera się do góry i wtedy następuje takie uwolnienie. My ludzie tu na ziemi, szczególnie w dzisiejszych czasach, może powiem, modlić się powinniśmy, medytować, kontemplować, żeby odprowadzić jak najwięcej tych wibracji ziemskich, ciężkich, które pozostały po wojnach, po obozach koncentracyjnych, po tragediach, po miejscach kaźni, czy wypadków nawet, ponieważ te energie zostają przy ziemi. A te nagranie imagoterapii pozwala, żeby tak to się stało.